jest dużo wybitnych artystów, którzy wychowali się w domu takim, no, przeciętnym, w sensie rodzice pracowali od 7.15 do 15.15 i był taki rytm codziennej pracy i jakoś nie wpadli w ten sam rytm, tylko zostali artystami, więc to czasami na niektórych pozostawia piętno. No ja mam rodzeństwo. Mój brat jest astronomem, nie został plastykiem, prawda? Moja siostra była projektantem terenów zielonych, więc niby też takie kreatywne zawody. Niemniej jednak ja jestem jedynym z tej całej trójki, która wciągnęła się właśnie w sztukę plastyczną. Ani nie malarstwo, ani nie rzeźbiarstwo, które do dyscypliny reprezentowali moi rodzice, tylko właśnie ta fotografia. Dlaczego fotografia? To już mówiliśmy o tym, ale nigdy mnie nie ciągnęło specjalnie właśnie do malowania i do rzeźbienia, mimo że bardzo dużo czasu spędzałem zarówno u mamy, jak i u taty. To jednak nigdy specjalnie nie... Może brak talentu po prostu, nazwijmy to po imieniu. No. Albo wybitny inny talent. Zdarzyło się panu... Ja byłem bardzo wrażliwy na muzykę. Muzyka była tym drugim i w pewnym momencie musiałem rozstrzygnąć, czy będę grał w zespole dalej, będziemy kontynuowali grę w zespole, czy też będę szedł jednak w kierunku fotografii. Inspiruje niesamowicie. Pozwala, to działa na zasadzie medytacji w zasadzie, odciąć od takiego szumu, hałasu i ta muzyka powoduje to, że ja w pewnym momencie już jej nie słyszę, ale jestem odcięty od wszystkiego i wtedy łatwiej mi wymyślać rzeczy albo przetwarzać te zdjęcia. Kiedyś tak było w ciemni, teraz tak jest przed komputerem, tak? Cyfrowej ciemni, tak, to jest dokładnie to samo, tylko cyfrowo. Takim projektem jest przejrzystość rzeczy, takim projektem jest Mury mówią, czyli rejestracja cały czas tego wszystkiego, co jest chwilowo. Pojawia się na murach, czyli szablony, różne teksty i co bardzo szybko znika potem. Więc namawiam w ogóle wszystkich ludzi, których znam, fotografów, którzy przyjeżdżają na warsztaty, żeby to robili, bo to jest chwilowa prezentacja takich artystów ulicznych, którzy nie mają dojścia do innych mediów. I po prostu, zwłaszcza w starych czasach, kiedy nie było internetu, to była jedyna forma ich wypowiedzi. Więc tworzyli szablony i potem je odtwarzali, malowali na różnych ścianach. I to było fantastyczne. I ta sztuka rzeczywiście się genialnie rozwinęła. W tej chwili jest kontynuowana trochę w innej formie, bo to są szablony robione, ale odciskane na papierze i potem powielane już w dużym formacie i przyklejane do ściany. To też jest piękne. No a przejrzystość rzeczy to zbieranie przedmiotów, które dla ludzi są takim ważnym zapisem fragmentu życia, czy nawet dłuższego lub krótszego fragmentu życia i nigdy się ich nie pozbywają w związku z tym. Więc ja od nich to wyciągam i pokazuję to na wystawie z wkopiowanym w ten przedmiot wizerunkiem tych ludzi, właścicieli nowych. Ja myślę, że to jest to, o czym przedtem mówiliśmy, czy są, jeśli powstaje jakaś chwila zwątpienia albo takiego małej brak pomysłu na jakiś następny projekt, to utrzymuje cały czas człowieka w tej stałej gotowości robienia zdjęć, bo
Bo te szablony się zdarzają wszędzie, dlatego mam bez przerwy aparat. Teraz robię to iPhone'em, bo to ma wystarczającą jakość. Nie będę z tego robił gigantycznych wystaw, ale gdyby przyszła nawet taka potrzeba, żeby zrobić właśnie kiedyś album duży w formacie A3, to one technicznie się zupełnie sprawdzą. No to zbieranie przedmiotów, no cóż, tam nie ma takiego fotografowania od razu, aczkolwiek fotografuje się tego właściciela przedmiotów, który mi daje, ale to cały czas utrzymuje mnie właśnie w takim bezpośrednim kontakcie z fotografią i myśleniu o fotografii. To jest stałe. Jest ich... cały czas są nowe, potem one się kończą po paru latach, powstają następne. Tak było kiedyś z Pinokiem, kiedy dostałem kukłę Pinokia od Geppetto w Wenecji. Podróżowałem z nim po świecie, fotografowałem go wszędzie. Tak jak Amelia filmu Amelii fotografowała Krasnala w różnych miejscach, wysyłała polaroidy do ojca, żeby ojciec był szczęśliwy, że ten Krasnal zwiedza świat i potem ten ojciec też, zdaje się, pojechał w podróż. Każdy człowiek jest wyjątkowy, wszystkie miejsca są wyjątkowe, a od tego, czy akurat człowiek nam się ten albo inny podoba, i czy to miejsce nam się podoba, to wszystko zależy od nas, od naszego nastroju, od chęci wejścia w jakąś korelację z miejscem czy z człowiekiem. No, jak się podróżuje, to człowiek jest tak ciekawy tych miejsc, że nawet w takim, wydawałoby się teoretycznie, najmniej ciekawym miejscu są elementy fascynujące czy momenty fascynujące. I ja bym tego w ogóle nie porównywał, nie powinno się porównywać. To tak jakby ktoś zapytał sportowca, jaka dyscyplina jest lepsza, 100 metrów czy maraton. I w tym ludzie się spełniają i obie dyscypliny mają fantastyczne momenty, natomiast porównywanie tego jest bezcelowe, bo jest wiele rzeczy, które na nas działają i naprawdę siła tego działania zależy od nas, czy my jesteśmy na to przygotowani, czy nie. Zatrzymujemy na chwilę.